Żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Zebraliśmy się przed pomnikiem pamięci 50 tysięcy mieszkańców Woli zamordowanych przez Niemców, aby uczcić pamięć powstańców warszawskich oraz zamordowanych mieszkańców tej dzielnicy. Pochylmy głowy w zadumie, mając serca przepełnione wdzięczną pamięcią dla znanych i nieznanych bohaterów, którzy swym życiem, czynem i nieugiętą postawą dali świadectwo umiłowania wolności i godności ludzkiej. Wołam mieszkańców nieujarzmionej Woli, którzy wspomagali walczących powstańców. Wzywam budowniczych wolskich barykad i umocnień oraz ochotników wstępujących do powstańczych oddziałów. Stańcie do apelu! Wołam ofiary masowych zbrodni hitlerowskich, starców, kobiety i dzieci zamordowanych w rodzinnych domach, na ulicach, placach, w parkach i na podwórkach wolskich kamienic. Wzywam mieszkańców stolicy zamordowanych na ulicy Wolskiej, Górczewskiej i Młynarskiej, na terenie fabryk Franaszka, Kirchmajera i Marczewskiego, fabryki kotłów, fabryki makaronów i zakładów Ursusa, na cmentarzu prawosławnym, w Parku Sowińskiego i w domach Hankiewicza oraz przy polskich kościołach świętego Wawrzyńca i świętego Wojciecha. Stańcie do apelu! Śmierć! Śmierć! Ursus! Wołam pomordowanych lekarzy, pielęgniarki i sanitariuszki, którzy do końca wypełniali swój obowiązek i nie opuścili rannych oraz chorych. Wołam zabitych trzech hitlerowców pacjentów ze szpitali Wolskiego, Świętego Łazarza, Karola i Marii oraz Świętego Stanisława. Stańcie do apelu! Zginęli! Śmierć! Śmierć! Wzywam księży kapelanów oraz siostry zakonne, niosące posługę medyczną i duchową walczącym powstańcom i mieszkańcom Woli. Przywołuję księża Kazimierza Ciecierskiego, kapelana Szpitala Wolskiego oraz księdza kapitana Mieczysława Krygiera, kapelana wojskowego i proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, którzy zostali zamordowani przez hitlerowców. Stańcie do apelu! Śmierć! 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 Do was wołam żołnierze Armii Krajowej, waleczni powstańcy warszawscy, bohaterowie Polski walczącej, dla których wolność ojczyzny i jej stolicy cenniejsza była niż własne życie. Stańcie do apelu! Mordy! Wzywam oficerów komendy głównej Armii Krajowej, która w pierwszych dniach powstania miała kwaterę w fabryce Kamlera na Woli. Wołam dowódcę Armii Krajowej, generała Tadeusza Komorowskiego, pseudonim Bur, oraz szefa sztabu komendy głównej, generała Tadeusza Pełczyńskiego, pseudonim Grzegorz. Ciebie wzywam, wicepremierze, delegacie rządu Rzeczypospolitej Polskiej na kraj, Janie Stanisławie Jankowski, pseudonim Sobul. Stańcie do apelu! Wołdy! Wzywam żołnierzy 3. Obwodu Wola, dowodzonego przez podpułkownika Jana Tarnowskiego, pseudonim Waligura, powstańców z wolskich kompanii i plutonów Armii Krajowej oraz batalionu organizacji wojskowej Polskiej Partii Socjalistycznej imienia Stefana Okrzej. Wołam niezłomnych powstańców, broniących barykad utworzonych na ulicy Młynarskiej, Płockiej, Wolskiej, Górczewskiej i Leszno. Stańcie do apelu! Wołder! Wzywam walczących na Woli
żołnierzy zgrupowania Radosław, podpułkownika Jana Mazurkiewicza, batalionów Czata 49, Miotła i Pięść, harcerskich batalionów Parasol i Zośka oraz plutonu pancernego. Wołam obrońców pałacyku Michla, budynków monopolu tytoniowego i szkoły przy ulicy Okopowej, zwanej Twierdzą Świętej Kingi, oraz barykad zbudowanych na ulicy Żytniej, Okopowej i Młynarskiej. Przywołuję powstańców toczących krwawe boje o warszawskie nekropolie, cmentarz ewangelicko-augsburski, kalwiński oraz żydowski. Stańcie do apelu! Mordę! Do was się zwracam, potomni. Przywołuję w waszej pamięci walecznych powstańców warszawskich i zamordowanych mieszkańców Woli. Wolna Polska oddaje cześć ich męczeństwu, niewinnie przelanej krwi oraz daninie życia złożonej na ołtarzu ojczyzny. Ich ofiara nie była daremna. Dziś z honorem wypełniamy ich testament zawierający się w haśle Bóg, honor, ojczyzna. Chwała bohaterom! Cześć i pęć! Przywołuję wszystkich, którzy przez dziesiątki powojennych lat nie szczędzili wysiłku, by pamięć o powstańczym zrywie nie uległa zatarciu. Upokarzani i represjonowani przez siły zmierzające do wykorzenienia tradycji niepodległościowej, nie wahali się utrwalać ją i przekazywać kolejnym pokoleniom. Przywołuję prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz Czesława Cywińskiego, prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, współinicjatorów wielu akcji upamiętniających kraju i na emigracji niepodległościowy wysiłek Armii Krajowej. Przywołuję prezydenta miasta stołecznego, późniejszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika sił zbrojnych Lecha Kaczyńskiego, który stworzył Muzeum Powstania Warszawskiego, wiekopomny znak pamięci i edukacji o powstaniu. Wraz z żołnierzami powstania, generałem Stanisławem Komornickim, pseudonim Nałęcz, oraz pułkownikiem Zbigniewem Dębskim, pseudonim Prawdzic, zginęli na służbie ojczyzny w katastrofie smoleńskiej, a ich dzieło na zawsze stanowić będzie hołd dla bohaterstwa powstańców warszawskich. Stańcie do apelu! Cześć i pęć! Wzywam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Cześć i pęć! Salwa honorowa! Oddział, chodź! Na ramię, wróć! Do nogi, wróć! Oddział, chodź! Do salwy honorowej, trzymaj! Ładuj! Salwą! Ha 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 ha!
rozdział, patrz! Na ramię, rąd! Do nogi, rąd!